Dzień dobry Państwu. Dzisiaj studencki wybór i foch z udziałem trzech studentek: Martyna, Karolina, Agata. I dzisiaj głównym tematem jest opowieść podręcznej w kulturze popularnej. Mam w ręku na przykład wydanie komiksowe tej powieści, autoryzowane jak najbardziej. W ramach tej powieści chciałem ze studentami porozmawiać na temat obecności tej powieści w kulturze popularnej. Zadałem zadanie przeszukania portali społecznościowych pod kątem obecności tej powieści właśnie na tych portalach. I zdecydowanie na pewno nikt nie wskazał, że literackość tej powieści jest na pierwszym planie. Na przykład takie zdanie, które ja sobie wręcz zaznaczyłem: opowiadam, więc jesteście. Dlaczego to zdanie jest takie świetne? Dlatego, że z jednej strony myślę, więc jestem, a tutaj jest opowiadam, więc jesteście. A z drugiej strony opowiadam, dopóki opowiadam, dopóty jestem, to jest myśl Szeherezady. To jest bardzo złożony problem literacki. No ale przecież nie o to chodzi na portalach społecznościowych, prawda? Tak, ja akurat przeglądałam Instagrama i na pierwszym planie raczej była wizualność, chociaż pojawiały się też fragmenty tekstu, cytaty, które były jakby podwaliną do wyrażenia swoich praw, swojego zdenerwowania, swojej złości, gniewu, naruszenia granic. Często wielkimi literami to się pojawiało. Ja natknęłam się też na to, że było bardzo dużo właśnie wizualnych wersji, czyli właśnie na przykład cosplaye. Czyli możesz wyjaśnić, co to jest cosplay? Tak, to są jakby stylizowanie się na postać z serialu, filmu, z jakiegoś świata, książki. I jakby czerpanie inspiracji z tego, wcielanie się w nią. I czyli tutaj przebieranie się w kostium ze sztuki, bądź z serialu, bądź z książki. Tak, z jakiejś, jakiegoś dzieła kultury. I tutaj to, co mamy w tle, czyli ten czerwony, czerwony strój z białym czepkiem. Tutaj za podręczną, tak. I ona też jakby służyła do tego, żeby protesty, czy w Polsce, w Iranie, Izraelu, na przykład strajk kobiet polskich, widziałam zdjęcie i tekst na Instagramie właśnie dziewczyny, która protestowała przebrana w strój inspirowany powieścią i trzymała baner też, jakby walcząc o swoje prawa, walcząc o swoje ciało. Więc jakby dla mnie ta powieść w kulturze popularnej bardzo wybrzmiewa jako właśnie takie narzędzie, transport jakby protestu w nowej formie, wzmacniający. I te kostiumy mają też olbrzymie znaczenie, bo są rozpoznawalne. Tak, bardzo. One się bardzo rzucają w oczy. Nawet jak były zdjęcia z tłumu, to było bardzo widać ten czerwony kostium z białym czepkiem. On się bardzo wyróżniał i myślę, że ma też bardzo duże znaczenie, takie symboliczne, no dodatkowe. Tak. No to jest połowa sukcesu, prawda? Znaleźć odpowiedni język wizualny dla jakiegoś protestu społecznego, to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo ważna. Ty masz inny pogląd, czy też podobny? Znaczy, też badałaś Instagrama, prawda? Tak, tak, też badałam Instagram i w zasadzie zgadzam się z Martyną, ale też bym rozwinęła tę kwestię, bo jakby cosplay często, zauważyłam, że na tej platformie pojawiał się w oderwaniu od samego tekstu, na takiej zasadzie, że po prostu był jakby zabiegiem estetycznym, nie do końca niósł za sobą jakiś przekaz, ale też warto... Ale co, że ten kostium jest ładny, dlatego że to był zabieg estetyczny? Tak. Tak, tak. Ten kostium jest ładny. Często tak, tak to było przedstawiane, znaczy oczywiście przynajmniej tak zakładam, że autorzy, autorki tych cosplayów po prostu też czuły się zainspirowane w jakiś sposób tą powieścią czy serialem, ale nie szły za tym jakieś hasła. Ale też warto wspomnieć, właśnie wspomniałaś o Izraelu, ale też warto nakreślić kontekst. To są ostatnie protesty w Izraelu. Tak, tak. Wykorzystują też opowieść podręczną. Tak, tak, tak. Bo właśnie w Izraelu odbył się protest, na którym całe tłumy kobiet nosiły właśnie stroje nawiązujące do powieści, szły w rządkach,
jakby z konkretnymi hasłami, z konkretnym przekazem, więc to jest też ciekawe, jakie masowe ma to znaczenie, jak ogromne, że to nie są tylko pojedyncze osoby, jak w przypadku strajku w Polsce, ale że to są jakby, że to jest medium przekazu pewnej treści dla całych grup, dla całych społeczności. Mhm. Więc to jest, myślę, że ciekawy aspekt i też badając Instagrama spotkałam się z tym, że często opowieść podręczna jest używana też w zupełnie innych kontekstach. Nie tylko jeśli chodzi o walkę o prawa kobiet, czy walkę o prawa w ogóle różnych mniejszości, ale też na przykład w walce o środowisko, w walce o klimat, w promowaniu second handów. Opowieść podręcznej. Tak. W promowaniu second handów. Tak, spotkałam się z tym. Niesamowite. Więc to jest ciekawe, że właśnie dużo osób bierze różne elementy z tej powieści i szuka w nich jakichś miejsc do takiej szerszej interpretacji, czyli wyciągają jakiś jeden wątek i właśnie odwołują go do jakiejś sprawy, która jest im bliska. Więc wydaje mi się, że opowieść podręczna jest takim dobrym medium oporu w ogóle, nie tylko oporu, jeśli chodzi o właśnie prawa kobiet czy mniejszości, ale też w szerszym aspekcie. Rozumiem, czyli taki uogólniony trochę protest przeciwko wszelkiego typu kontroli, znaczy takiej antywolnościowej, można powiedzieć, tak? To znaczy, to jest zdecydowanie jakiś klucz może. To ciekawe jest to, co mówicie, a jednocześnie chciałbym zapytać o jedną rzecz, taką meta. Wasze doświadczenie z Instagramem, nasuwa wam jeszcze coś? Czy to jest łatwe narzędzie do badania takich kwestii jak ślad powieści czy serialu? Powiem szczerze, że na przykład wydaje mi się, że w porównaniu do innych dostępnych social mediów Instagram był dosyć przyjemny, bo można było po tagach po prostu znaleźć najpopularniejsze jakoś tam i albo najświeższe, posortować sobie posty. I to było dość proste, bo ja wpisałam po prostu polski tytuł, angielski tytuł i w ten sposób dość dużo treści mi się wyświetliło. I też te takie właśnie bardziej lajkowane, bardziej wiralowe. Więc dla mnie osobiście to było dobre narzędzie, przyjemne. I można się z tego czegoś dowiedzieć. Tak, można dość łatwo pofiltrować te treści. Po prostu. Ja też może dodam, że według mnie jakby Instagram jest dobrym medium do przekazywania różnego rodzaju, nie wiem jak to ująć, ale statementów. Wydaje mi się, że na Twitterze bardziej to jest... Takiego oświadczenia. Tak, takich oświadczeń w jakichś sprawach, czy przedstawienia swojej odrębnej... Manifestów. Tak, swojego manifestu. Wydaje mi się, że na Twitterze bardziej jakby ta aktywność polega na dyskusji wokół jakichś wydarzeń czy jakichś tematów. A na Instagramie właśnie często widziałam posty typu zrobiłam taki rysunek i tutaj jest mój statement, mój tekst. To jest to, co ja uważam. Nie musi się to odnosić do jakiejś większej sprawy czy wydarzenia, ale na przykład do wydarzenia, które jest bliskie mi, czy które się zdarzyło w moim życiu. Tak, to jest rodzaj medium i to jest bardzo wyraźnie widoczne. Ty chyba Twittera podałaś, prawda? Ja przyjmę. Co ci wychodziło? Ja przyjmęłam Twittera i tutaj się zgodzę, że z kolei na Twitterze wywiązują się dyskusje wokół ogólnie wokół aktualnego tematu. Bardziej niż kwestie artystyczne, chociaż artystyczne typu na przykład cosplay, bo ja nie natrafiłam przy swoim researchu na przykład na posty, w których był pokazywany cosplay dotyczący akurat tej powieści. Ale nie mówię też, że nie ma. Może pewnie są takie posty, tylko ja na nie nie trafiłam. A na co trafiłaś w takim razie? Ja trafiłam na porównywanie treści tej powieści z obecną sytuacją społeczno-polityczną tutaj w Polsce, bo ja akurat przeglądałam ten polski Twitter i zdecydowana większość postów dotyczyła przede wszystkim praw kobiet i zaostrzenia prawa aborcyjnego.
a także ogólne nastroje ludzi w stosunku do partii rządzącej i ogólnie innych partii, można powiedzieć, prawicowych, jak na przykład Konfederacja, bo tutaj te dwie się przewijały najczęściej. Czyli jednym słowem potwierdzasz to, że na Twitterze, tak samo jak na Instagramie, opowieść podręcznej może funkcjonować jako rodzaj wehikułu protestu uogólnionego, niekoniecznie dotyczącego tej wizji antyutopijnej. Tak, i to jest takie też platforma po prostu wyrażenia swojego niezadowolenia otwartego. Jednym słowem, czy tak dla obecności kultury, w kulturze popularnej opowieści podręcznej? Czy to jest pozytywna rzecz, czy negatywna? Znaczy, z jednej strony negatywna, bo w ogóle trzeba walczyć o te prawa i ktoś nam je zabiera, ale z drugiej strony jest to moim zdaniem bardzo dobry materiał, jako fundament, jako podwalina, wzmacniający protest, wzmacniający to, co chcemy powiedzieć. Więc moim zdaniem... Kciuk w górę. Tak, powinien być obecny i jeżeli mamy protestować, bo musimy czasami, to zdecydowanie wykorzystanie tej powieści, tej postaci jest dobrym krokiem. Mhm, bardzo dziękuję. A ty co uważasz? Z obecnością w kulturze popularnej tej powieści? Ja jak najbardziej zgadzam się z Martyną i uważam, że to jest bardzo dobre, że w ogóle mamy taki tekst, do którego możemy się odwoływać w różnych przypadkach i niezależnie od jakby sprawy, o jaką walczymy, to że jest to taki uniwersalny właśnie wehikuł, jak to pan powiedział, dla protestów. I też dla różnych kultur, różnych państw, więc tak, to też nie tak. jest jakby no tak. ograniczony kulturowo. No właśnie, tak, niekoniecznie tekst. Iran, niekoniecznie Izrael, niekoniecznie Stany, ale tak. również Polska i inne. A ty tak czy nie? Ja też jestem, mogę powiedzieć, że pozytywnie, chociaż tak jak też miałam takie wrażenie, że to trzeba też się zastanowić nad tym, czy na ile osoby, które porównują, jakby podpierają się tą powieścią w swoich wypowiedziach, faktycznie ją przeczytały, czy po prostu zasłyszały, o czym to jest. No tak, to tak samo jak z określeniem orwellowski. No dokładnie, o tym samym dokładnie pomyślałam. Niektórzy mówią o orwellowskiej rzeczywistości, tak. nie znając Orwella. Tak samo tutaj można powiedzieć, opowieść podręcznej funkcjonuje jako wytrych taki na określenie. Bardzo dziękuję. Martyna. Agata, nie, Karolina, Agata, przepraszam bardzo, Martyna, Karolina, Agata. Bardzo dziękuję, wielkie dzięki. Dziękujemy. Do zobaczenia. Tym razem jeszcze jedna osoba w kontekście opowieści podręcznej w kulturze popularnej, mianowicie Mikołaj. Mikołaj przebadał, w odróżnieniu od innych studentów, YouTube. Co ci wyszło z tego przebadania? Więc jakby pierwszą, najbardziej widoczną rzeczą, jaką zauważyłem, jest to, że głównie, wydaje mi się, jakieś 80% materiałów opowiadało stricte o serialu, albo chociaż posługiwało się głównie materiałami z serialu. A nie opowieści, czy też o komiksie, który tak. tutaj mam. I właśnie jakby zauważyłem, czy jakby mam wrażenie, że to głównie była taka twórczość jakby nie próbująca, powiedzmy, jakiejś polemiki z tymi ideami, tylko to raczej była twórczość albo fanowska, albo jakby dla fanów. Mhm. Czyli zestawienia jakichś nie wiem, brutalniejszych scen, albo porównania na przykład z książką, albo historie zza kulis i tak dalej, i tak dalej. Dużo czyli porównania z książką były? Tak, pojedyncze. Choć jakby wydaje mi się, że dosyć powierzchowne i właśnie jakby takie stricte dla osób, które oglądały serial i chciałyby się czegoś dowiedzieć, powiedzmy, o książce, ale nie chciałyby od razu jej czytać, powiedzmy. Rozumiem, bo ja komentowałem już wielokrotnie to, że mało jest komentarzy na temat walorów literackich tej książki, prawda? Na przykład nikt nie opowiada o tym słynnym zdaniu opowiadam, więc jesteście, które jest to
bardzo ciekawe zdanie, no bo z jednej strony jest myślę, więc jestem, a z drugiej strony dopóki opowiadam, dopóty jestem Szeherezady na przykład, prawda? I to są takie dwa zdania, które się tutaj wpisują i to jest dlatego świetne literacko, ale nikt tego nie komentuje. Tak. Jakby na YouTubie, poza jakby tą twórczością fanowską dla fanów, tak, bo jakby też było sporo esejów, wideo esejów o serialu, między innymi o tym właśnie, jak wykorzystuje powiedzmy język filmu do opowiadania jakby historii, że jakby no właśnie nie mówili dużo, jakby nie tylko o tym, co właśnie narratorka opowiada, tylko właśnie jak wykorzystują chociażby, czy jakby jest wykorzystywana głębia ostrości, co jakby... Po co ta głębia ostrości? Bo ty jesteś filmoznawcą? Nie, jestem akurat po produkcji teatralnej, ale będę się wymądrzał, bo oglądałem akurat film o tym. Dobra. Czyli materiał, że jakby... Jest, wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że jest jakby mało głębia ostrości, w sensie jakby w kadrze jest jakby tylko detal wyostrzone i to trochę jakby pokazuje właśnie jakby to zamknięcie powiedzmy tych podręcznych, to, że mają jakby te... Tak, ograniczoną perspektywę, punkt widzenia. Tak, jakby i jednocześnie to, ale jakby również takie rzeczy były pokazywane jakby w retrospekcjach, to jakby, że się działo w tych, powiedzmy, naszych współczesnych przedapokaliptycznych. Tak, że jakby, że nawet wtedy jakby mieliśmy ten wzrok ograniczony jakby naszymi chociażby telefonami czy coś tam, to co było jakby w powieści zaznaczone w serialu, wydaje mi się, nieco jakby bardziej pokazane, bo po prostu tego było więcej, to, że jakby główna bohaterka jakby nie walczyła jakoś specjalnie, powiedzmy, jakby o te prawa kobiet wcześniej, jakby nie poszła jakby stricte w stronę matki, nie, że była jakby zupełnie bierna, się stawiała chociażby, czy jakby, no, trochę była jakby w opozycji chociażby do swojego męża tam w poszczególnych fragmentach. Tak. Ale no jednak, może nie, że pozwoliła na tą rewolucję, bo absolutnie nie, ale tak trochę może... Jakby wydaje mi się, że jest takie przesłanie, że nie robiła, powiedzmy, wystarczająco tyle, że trochę też doprowadziła do tej sytuacji, w jakiej... Czyli bierność może być współudziałem. Tak. Mhm. To bardzo właśnie, ciekawy punkt tak, widzenia. I też właśnie o tej bierności w wielu esejach było powtarzane, czy jakby taką myślą przewodnią było to, że, no, że ta dystopia i to, jak jest powtarzane jakby w każdym materiale, że jakby autorka jakby... Wszystkie elementy w powieści jakby zostały wzięte z historycznych tam wydarzeń i tak dalej, w sensie, że jakby miały swoje precedensy w historii. Że jakby w wielu tych esejach było podkreślone właśnie to, że jak nic nie zrobimy, to no może tak być. Mhm. I właśnie jakby chociażby teraz co się dzieje w Iranie, w Iraku, ale też... Przede wszystkim w Iranie. Tak. Ale też natrafiłem na świetny materiał dziewczyny, która była członkinią, wydaje mi się, że mogę powiedzieć, kultu poligamistycznego, w której jakby, która jakby po wielu latach jakby odkryła serial akurat i porównywała właśnie jakby swoje doświadczenia z tym, co było w serialu i jakby no... Stwierdziła, że to jest właśnie mój kult. Tak, że jakby... Mój były kult. Tak. I jakby... I nie chodziło jej o takie jakby... Czy jakby nie tylko chodziło o takie oczywiste rzeczy, jak właśnie to, że no, mężczyźni są górą i tak dalej, ale chodziło też takie jakby drobnostki, czy jakby detale, że jak... Że trzeba wychodzić dwójkami na przykład. Na przykład, że jakby nie do końca można było wszystkim ufać, że miałaś swoją przyjaciółkę, ale tak. Wiedziałeś, że może podkabelować powiedzmy rodzicom, dlatego albo to, że... Stąd hasło Mayday. Tak. Albo to, że ten sklep, w którym kupowały podręczne wszystko, to też jakby bardzo był właśnie zbliżony do tego, co się dzieje w społecznościach kultowych, że jest jakby powiedzmy jedna sieć. Tak. Do których jakby może dziennie przychodzi jeden, dwóch klientów jakby spoza tej społeczności, ale też jakby w takich sytuacjach, że
jak te podręczne próbowały sobie pomóc, mówiły, że coś tam trzymamy się razem, ale no nie mogły nic zrobić. W sensie jakby no były, wszystkie były w takiej samej sytuacji, wszystkie były na najniższej drobinie społecznej. I tak samo właśnie opowiadała o swoich doświadczeniach, że jakby wiele osób mówiło, że one muszą zostać powiedzmy w tym społeczeństwie, żeby pomagać innym, ale nie, jakby nie mogą pomóc. To jest jakby... Jasne. Mikołaj, jest ostatnie pytanie, mianowicie jak byś ocenił obecność, bo w pewnym momencie powiedziałeś dość, bo tyle tego było na YouTubie, tych różnych aluzji, odniesień do opowieści podręcznej. YouTube jest dobrym miejscem do badania, tak zupełnie na marginesie, jeszcze przedostatnie pytanie. Dla mnie osobiście tak, choć jakby zależy czego. Kultura popularna szczęście na szczęście jest dosyć no właśnie popularna też na YouTubie i wiele osób się podejmuje jakby próby sproblematyzowania jakby tych treści i tak dalej, czy to porównania i jakby szczerze trochę pod koniec dopiero zacząłem dokupować do jakichś nie wiem, ciekawszych rzeczy, powiedzmy już po tym 20 czy 30 którymś filmiku, to właśnie był ten element, że jakby dość, tego jest jeszcze dużo, ale ten, ale że były jakby już wychodziły rzeczy poza tą sferę, powiedzmy, fanowską, że już nie tylko to tam sytuacje z zaplanu i tak dalej, ale też chociażby porównanie z innymi dziełami. Był materiał o porównaniu z ludzkimi dziećmi, chyba taki film był i powieść, czy właśnie jakby te materiały, czy o feminizmie, czy jakby pod kątem rasistowskim było to omawiane. Czyli rozszerzający kontekst. Tak, ale właśnie jakby dlatego, że to jest popularna książka, popularny serial bardzo, jest problem, powiedzmy, z innymi materiałami, szczególnie na przykład polskimi, gdzie jakby ten polski YouTube eseistyczno jeszcze aż tak nie hula. Nie, że go nie ma, ale jakby jest zdominowany, powiedzmy, przez bardziej dyskurs akademicki, gdzie są, powiedzmy, nagrywane wykłady czy podcasty, co jakby fajnie, że są i tak dalej. Polecamy. Ale to jednak jakby, że tak powiem... Nie jest to, czego byś szukał w przypadku tej powieści. Jakbym miał wybrać jakby dwa gadające łebki na green screenie, a powiedzmy ładnie zmontowany film z jakby dobrze nagranym głosem z offu, to jakby przepraszam, ale wybiorę tą drugą część jakby pod kątem po prostu jakby samej rozrywki, przyjemności oglądania. Jednym słowem mamy studencki foch, jeśli idzie o obecność opowieści podręcznej w kulturze popularnej. Dziękuję bardzo. W moim studiu był Mikołaj. Dziękuję. Dzięki wielkie. A to był studencki wybór i foch. Serdecznie zapraszam.